Cześć. Tym filmem wprowadzał Was w świat termodynamiki i przedstawił pewną elementarną wiedzę, z którą powinniście zaczynać przygodę związaną z tym działem. Mam nadzieję, że tym filmem rozbudzę Waszą wyobraźnię i przedstawił informacje w sposób ciekawszy niż nie jeden podręcznik. Zaczynajmy! Pewnie kojarzycie, że istnieją różne stany skupienia danej substancji. Stały, ciekły i gazowy. Stany te różnią się pewnymi własnościami fizycznymi, choć ciągle mamy do czynienia z dokładnie tą samą substancją. Te substancje składają się z pierwiastków, a same pierwiastki mogą łączyć się w większe kompleksy, tworzące cząsteczki. Pewnie też wiecie, że pierwiastki to nic innego jak atomy o tej samej liczbie elementów wchodzących w ich skład, protonów, neutronów, tworzących jądro atomowe i elektronów znajdujących się poza jądrem atomowym. Atomy są niewiarygodnie małe. Dla uzmysłowienia, atom jest od ciebie o tyle razy mniejszy, o ile średnia gwiazda jest od ciebie większa. Są one też niezwykle liczne, bo w jednym gramie wody o objętości naparstka jest około 10 do potęgi 23 atomów. Trudno sobie tę liczbę wyobrazić, a jeszcze trudniej zapisać. To co ważne, atomy i cząsteczki są w ciągłym, chaotycznym ruchu. W ciałach stałych atomy wibrują w miejscu, w cieczach przemieszczają się z miejsca na miejsce, w gazach ta migracja jest dużo większa. Dla przykładu, atomy w atmosferze poruszają się z prędkościami 10 razy większymi niż prędkość dźwięku. Niektóre wydychane cząsteczki tlenu mogą w kilka dni przebyć połowę kraju. Po kilku latach twój wydech rozsiewa się jednolicie po całej atmosferze i każda osoba na świecie wdycha jednorazowo średnio jeden atom spośród tych, które wydaliłeś podczas jednego wydechu. Można też powiedzieć w cudzysłowie, że atomy są nieśmiertelne, bo jako ludzie korzystamy ciągle z tych samych atomów od początku istnienia naszej planety. Z tego też powodu, pomimo wzrostu liczby ludzi na świecie, budowy nowych domów, osiedli i miast, całkowita masa Ziemi nie wzrasta. To trochę taki recykling, w którym jedząc schabowego na niedzielnym obiedzie zjadamy atomy, które wcześniej mogły znajdować się w tyłku triceratopsa czy innego gada, a z całą pewnością atomy, które uwolniły się podczas eksplozji supernowej jakiś czas temu. Wróćmy jednak do ruchu atomów i cząsteczek. Fizycy udowodnili, że prędkość ruchu atomów i cząsteczek jest silnie związana z ich temperaturą, zgodnie z podanym równaniem. Widzimy w nim, że średnia energia kinetyczna jest wprost proporcjonalna do temperatury wyrażonej w skali Kelwina. Sam współczynnik proporcjonalności jest związany z tak zwaną stałą Boltzmana, oznaczaną literką K. Oraz literką N, która przybiera określoną wartość uzależnioną od liczby stopni swobody atomu albo cząsteczki. Ta liczba stopni swobody związana jest z zasadą ekwipartycji energii. Ciekawe, czy jeszcze pamiętacie, co to znaczy. Na przykład dla gazu doskonałego jednoatomowego przyjmujemy 3 stopnie swobody, bo 3 parametry wystarczą, by opisać jego położenie w trójwymiarowej przestrzeni. Dla dwuatomowego gazu będzie tych stopni swobody już 5, bo dwie kolejne współrzędne opiszą nam położenie atomu na powierzchni kuli, a dla cząsteczki trzyatomowej i wieloatomowej będzie istniało 6 stopni swobody. Z tego względu, ponieważ ostatni stopień swobody będzie określał położenie trzeciego atomu względem dwóch pierwszych. Znając położenia trzech atomów, znamy w sumie też umiejscowienie w przestrzeni cząsteczki wieloatomowej. W szkole średniej najczęściej będziecie wdychać gazy jedno- lub dwuatomowe, które z dobrym przybliżeniem będzie można traktować jako gazy doskonałe. Czym jest ten gaz doskonały? To taki model gazu, dla którego cząsteczki mają pomijalnie małe objętości, czyli rozmiary, i nie oddziałują ze sobą siłami międzycząsteczkowymi. Cząsteczki zderzają się przy tym doskonale sprężyście i znajdują się w chaotycznym ruchu. Te zderzenia doskonale sprężyste opisywałem kilkanaście filmów temu, więc jak kto chce, może sobie zobaczyć.
Wróćmy jeszcze do tego równania łączącego średnią energię kinetyczną z temperaturą. Zauważcie, że prawa strona równania musi być większa lub równa 0, bo przecież nie może istnieć ujemna wartość energii kinetycznej. Logiczne, nie? W sumie gdyby ta energia kinetyczna byłaby ujemna, to chyba to by było głupie, bo świadczyłoby o ujemnej masie. Co to w takim razie oznacza? Przede wszystkim to, że temperatura nie może być ujemna. Taką temperaturę nazywamy bezwzględną, albo temperaturą w skali Kelvina. Nie Kevina, tylko Kelvina. Jej najniższa wartość jest równa 0. Jest to tak zwane zero bezwzględne. Można by przypuszczać na podstawie tego równania, że w temperaturze zera bezwzględnego cząsteczki ciała przestają wykonywać ruch postępowy. Okazuje się jednak, że w temperaturach bliskich zera bezwzględnego pojawiają się pewne efekty kwantowe, których występowanie nie przewiduje termodynamika klasyczna i dla tak małych temperatur wzór ten staje się niepoprawny. Ma więc on, jak praktycznie każdy inny wzór stosowany na fizyce, pewne granice stosowalności w obszarze, w którym możemy się poruszać. Oddalmy się więc nieco od tej kontrowersyjnej temperatury zera bezwzględnego. Wraz ze wzrostem temperatury rośnie energia kinetyczna cząsteczek, czyli cząsteczki poruszają się szybciej i wykazują tendencję do oddalania się od siebie. Efekt ten powoduje, z nielicznymi wyjątkami, że ciała rozszerzają się podczas ogrzewania i kurczą podczas oziębiania. Zazwyczaj zmiany rozmiarów są niezauważalne, ale przy dokładniejszej obserwacji można dostrzec ten efekt. Na przykład linie wysokiego napięcia są dłuższe i bardziej zwisają w lecie niż w zimie. Kulka przechodząca przez obręcz po jej rozgrzaniu nie będzie mieściła się w otworze, a podczas olbrzymich upałów może dochodzić do odkształceń w szynach i wykolejenia tramwaju. Facet biorący zimny prysznic też musi uwzględnić tę wiedzę w kontaktach międzypłciowych. Ta rozszerzalność termiczna musi być brana pod uwagę podczas projektowania i konstrukcji maszyn oraz przyrządów. Dentysta używa do plombowania materiałów, które mają taką samą rozszerzalność jak zęby, chyba że robi na NFZ. Aluminiowe tłoki w niektórych silnikach samochodowych mają nieco inne średnice niż stalowe cylindry, bo aluminium ma większy współczynnik rozszerzalności. Tylko nie myślcie, że chodzi tutaj o silniki 1.4 TSI Volkswagena. W budownictwie używa się stalowych prętów zbrojeniowych o takiej samej rozszerzalności jak beton. Długie mosty są zbudowane tak, że są podzielone na segmenty posiadające na przykład palczaste urządzenia dylatacyjne umożliwiające rozszerzanie się uprzęseł. Rozszerzalność termiczną wykorzystano podczas budowy termoregulatorów, w których stosuje się bimetal. Taki pasek składający się z dwóch metali o różnych współczynnikach rozszerzalności, powodujący to, że pasek wygina się pod wpływem wzrostu lub spadku temperatury raz w prawo, raz w lewo. W konstrukcji termometrów wykorzystuje się tę własność, że szkło rozszerza się słabiej niż ciecze znajdujące się w szklanej rurce. Wzrost temperatury powoduje zwiększenie objętości cieczy, alkoholu albo rtęci. Dzięki czemu jesteśmy w stanie odczytywać aktualnie padającą temperaturę z odpowiednio wykalibrowanej skali temperatury. Samą rozszerzalność cieplną wzdłuż jednego wyróżnionego kierunku, czyli tak zwaną rozszerzalność liniową, możemy obliczyć z następującego wzoru. Ogólnie, jeśli chodzi o ciała, no to są one zazwyczaj izotropowe, czyli rozszerzają się we wszystkich trzech kierunkach w jednakowy sposób. Natomiast jeśli są ograniczone, jak rtęć w rurce, no to kierunek zmiany może być tylko jeden. We wszystkich dzisiaj przedstawionych wzorach, jak praktycznie we wszystkich zadaniach z termodynamiki, będzie należało stosować wcześniej wspomnianą skalę Kelvina. Oznacza to, że musicie umieć przeliczać temperaturę ze skali Celsjusza, którą posługujemy się na co dzień, na skalę Kelvina, której używamy w fizyce.
Samo przekształcenie nie jest trudne, wystarczy pamiętać, by do wartości temperatury podanej w stopniach Celsjusza dodać wartość 273, by przejść na kelwiny, a gdy chcemy przejść w drugą stronę, z kelwinów na stopnie Celsjusza, od wartości podanej w kelwinach odejmujemy 273. Warto też wiedzieć, że 0 stopni Celsjusza to właśnie 273 kelwiny, a różnica podawana w skali kelwina jest identyczna jak różnica podawana w skali Celsjusza. Dzięki tej wiedzy będzie Wam łatwiej i szybko zmieniać jedną jednostkę w drugą w niektórych zadaniach. I w tym filmie to już wszystko. W tym kilkuminutowym nagraniu wprowadzam Was w tematykę związaną z termodynamiką, działem fizyki związanym z ciepłem, pracą i energią wewnętrzną. Tradycyjnie na końcu filmu macie podsumowanie tematu, które warto sobie gdzieś tam ogarnąć do swoich zeszytowych notatek. Cześć!